Przechodzimy teraz do westernu. Tom VI, Durango, ostatni Desperados, wydawnictwa Elemental. Autorem jest Yves Wolfs. Dlatego w poprzednim wejściu, kiedy mówiłem o Bois Marie, troszeczkę się zająknąłem przy wymienianiu nazwy scenarzysty, którym jest Yves H. Podobieństwo nazwisk. Ogółem Yves Wolfs, ten urodzony 25 kwietnia w 1955 roku w Brukseli, autor, znany jest polskim czytelnikom nie tylko serii Durango, ale między innymi serii Książę Nocy, Vlad oraz komiksów antologii Fantasy Comics. Ogółem Durango, to jest w tomie szóstym mamy zakończenie serii, znaczy nie zakończenie serii, zakończenie pewnych wątków z naszym głównym bohaterem, którym jest tytułowy Durango. Mam nadzieję, że pamiętacie, kim był właśnie ten rewolwerowiec. No jest to na pewno taki synonim takiego, wiecie, męstwa. Taki koleś twardy jak stal. I on jest głównym bohaterem właśnie serii tego Belga. Otóż w tomie szóstym mamy jedną wielką rozpierduchę. Autentycznie. I dlatego ten album czyta się no niesamowicie dobrze. Ponieważ no wcześniej mieliśmy naprawdę wiele różnych wątków. Była grupa meksykańskich, o kurczę, nie zdołam tego poprawnie przeczytać, Guerrilleros. No, pod wodzą Amosa Rodriguez'a na tropie, znaczy pod wodzą, którego był tytułowy Durango, na ich tropie mamy tak, federalnych, oprócz tego mamy federalnych pod dowództwem kapitana Ortiza, później tropem samego Durango cały czas podąża Logan, który został wynajęty przez rząd amerykański, i jeszcze mamy bandyci Larenzy, którzy są żądni zemsty za śmierć Herszta. Także mamy trzech złych, którzy zastawiają pułapkę na naszych głównych bohaterów, jakim jest między innymi Amos Rodriguez oraz Durango, którzy oczywiście nie są tak super dobrzy. Tutaj jest, wiecie, świat, gdzie no nie ma jednolitych bohaterów. Znaczy, oni są, mają te swoje intencje, aczkolwiek no tutaj trup ściele się gęsto i pomimo tego, że mają dobre intencje, w dobrej mierze działają, to jednak mają złe metody. Także no jest to dosyć taka... No nie jest to czarno-biała lektura kolorowa jest, bo szata graficzna jest jak najbardziej pełna różnych barw, aczkolwiek bohaterowie nie są czarno-biali. Początek komiksu jest bardzo dynamiczny. Nasi przeciwnicy, naszych bohaterów, których śledzimy, w ten sposób może powiem, zakładają pułapkę, otaczają ich wioseczkę, w której odpoczywają po udanej akcji. I rozpoczyna się strzelanina, jakich oczywiście pełno na Dzikim Zachodzie. Seria Durango jest pełna takiej akcji. I muszę powiedzieć, że jest to western w bardzo dobrym wydaniu. Jestem świadom, że moje pokolenie, młodsi odbiorcy, nie zasmakowali dobrych westernów. Jest to jakby gatunek, którym, takie odnoszę wrażenie, w którym biegli będą nasi wujowie, nasi rodzice. My teraz mamy jakby inny rodzaj historii. Aczkolwiek okazuje się, że westerny, czyli te historie pełne akcji, często również kryminały, których akcja dzieje się w ubiegłym wieku, pod koniec XIX wieku, na początku XX, oczywiście na Dzikim Zachodzie, mogą być również atrakcyjne dla współczesnego odbiorcy. Autentycznie, przyznam się szczerze, bez bicia, że zanim zasiadłem do lektury różnych westernów, m.in. Durango, nie miałem pojęcia, co to jest za gatunek i byłem sceptycznie nastawiony. Aczkolwiek po lekturze m.in. Durango albo komiksu Bez Przebaczenia, tudzież Lincoln, to naprawdę zaufałem twórcom, że faktycznie w tamtych klimatach, w klimatach Dzikiego Zachodu można opowiadać bardzo fajne historie, bardzo atrakcyjne historie, historie pełnych akcji. I tutaj kolejna taka ciekawostka, że owszem, w formie komiksu można to bardzo fajny sposób opowiedzieć. I tutaj bym prosił o odrobinę zaufania i spróbujcie kiedyś sięgnąć po western w formie komiksu.
jestem przekonany, że będziecie bardzo pozytywnie zaskoczeni tym, że jednak ci autorzy potrafią w bardzo atrakcyjny, przystępny sposób opowiadać niesamowite historie. Cóż, Durango, koleś twardy jak stal, naprawdę facet, który wyjdzie cało z każdej opresji, tutaj ma naprawdę dużo na głowie, ponieważ z komiks, album szósty, ostatni Desperado, no zaczyna się naprawdę z grubej rury. Do tego jeszcze szata graficzna, kurczę, no tutaj trzeba powiedzieć, że jestem przekonany, że zadowoleni będą czytelnicy, którzy gustują w starszych europejskich albumach. Tutaj mamy wyraźny czarny kontur, wypełnienie kolorowe oczywiście, aczkolwiek styl, w jakim tworzy Yves Wolfs, jednak przywodzi na myśl te takie troszeczkę starsze europejskie komiksy. Oczywiście to nie jest żadna wada, aczkolwiek jestem również przekonany, że my w dzisiejszych czasach jesteśmy przyzwyczajeni troszeczkę do innych barw, innego sposobu rysowania. Mniej brudu, więcej światłocieni. To oczywiście jest kwestia sporna, aczkolwiek tutaj bym zwrócił uwagę wszystkim miłośnikiem komiksów troszeczkę starszych, europejskich z lat 80., 70., że w tym momencie Durango pod względem szaty graficznej będzie dla was. Dla młodszych czytelników, którzy nie orientują się w westernach, tak jak na przykład ja, również bym polecał, ponieważ jest to świetny przykład na to, że komiksy, w ogóle historie z Dzikiego Zachodu dają radę. Także wszystkich zainteresowanych przypominam, seria Durango z wydawnictwa Elemental.